Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani na część drugą naszych przygód samochodowo-plażowych, dlatego że część dalsza ciągnie się na plaży. Ku mojemu niezadowoleniu musiałam spędzić kilka dni w mieście. Wiecie, jak to jest niesamowicie ciężko po 4 miesiącach bycia z naturą, z przyrodą, poza miastem, raptem wjechać do miasta, gdzie są światła, gdzie jest ruch samochodowy. To nie jest przyjemne, przynajmniej dla mnie. I ja nie mogłam się doczekać, aby jak najszybciej stąd się wynieść. Tak, z niecierpliwością czekałam i modliłam się, żeby tylko samochód został naprawiony tak jak trzeba, ale jak już Wam mówiłam w poprzednim, niestety drugi raz jak oddaliśmy, to piszczenie, które Januszowi przeszkadzało, cały czas było i on tego nie chciał zaakceptować. Ja mówię, Bogu dzięki, że dosyć łatwo i szybko dostaliśmy pieniądze z powrotem, żeby naprawić to w innym miejscu. Jak chcesz, żeby coś było zrobione, to trzeba samemu zrobić. No trzeba zrobić samemu, ale nie zawsze sam powiedziałeś, że nie masz takich możliwości. W każdym bądź razie, na ile Tansville jest ładnym miastem, to cały czas to jest miasto. I ja nie mogłam doczekać, aż wyjedziemy z powrotem na pustą plażę. No i wreszcie, jak pieniądze dostaliśmy z powrotem, to chyba była już godzina 2 po południu. Ja szybko telefon wzięłam, zaczęłam szukać jakiegoś kempingu najbliżej Tansville na południe. Nie bardzo co było, bo tereny się okazały, że są bardzo pustynne, zeschnięte. Plaże nie są już takie jak tutaj, są zupełnie inne. No ale znalazłam jeden kemping. No i jedziemy. Wyjechaliśmy na drogę. Po drodze spotkaliśmy van pełen owoców. Zrobiliśmy zakupy owoców. To pokażę w następnym filmie, jakie owoce tropikalne kupiliśmy, przepyszne, zaopatrzeni. Jedziemy chyba godzina 3-4. O godzinie 6 w zasadzie już jest ciemno. A ci ludzie jadą na wyspę Magnetic Island. To jest wyspa, na której jest największa kolonia koali. Ja bardzo chciałam tam pojechać i mieliśmy to zrobić, ale ja się nie czułam potem najlepiej. Okazało się, że nie ma takich kempingów, które by mogły przyjąć motorhome taki jak nasz. Ja nie miałam ochoty jechać na dzienną wycieczkę. Jeżeli już, to chciałam jechać na parę dni. I niestety nic z tego nie wyszło, więc poszukamy koali gdzie indziej. Wiecie, że ja jeszcze nigdy nie widziałam koali na dziko, tak w lesie, żebym spotkała w zoo i owszem, a to sztuka artystyczna lokalnych artystów. No i Janusz poszedł wypróbować, jak to się siedzi na tych ławeczkach, no i stwierdził, że krzesełko płci żeńskiej nie było najwygodniejsze i w plecy go kłuło. Także ruszyliśmy dalej w drogę na poszukiwanie tego miejsca. Okazało się, nasze GPS na telefonie nas pięknie prowadziło, dzięki Bogu, że przynajmniej to jest jedna dobra rzecz technologiczna. Dzisiaj to są te GPS-y na telefonach. To jest drzewo mango, które są w tej chwili pełne owoców, a rośnie tych drzewo, słuchajcie, drzew absolutnie wszędzie tysiące. Myśmy nawet spróbowali zjeść, ale one jeszcze są małe i niedojrzałe. Takie pierwsze spady, ponoć jeszcze miesiąc czy dwa, zanim dojrzeją i akurat niestety nas już tutaj nie będzie na to, żebyśmy mogli się objadać owocami mango. A dla ciekawostki spójrzcie, ten teren ogrodzony to jest specjalnie zrobiony dla psów na wybieg bez smyczy. Na tym terenie mogą psy biegać bez smyczy. Tansville ma dosyć ostre przepisy, jeżeli chodzi o psy i pies bez smyczy jest kara $1500. I co kawałek porobione są właśnie takie ogródki ogrodzone, gdzie psy mogą sobie biegać wolno, a jednocześnie porobione są tunele różne przeszkód i zabawy dla pupilków, które są bardzo popularne i z tego co widzę, każdy jakiegoś psiaka z sobą prowadzi, ale w większości to są maleńkie pieski. W porównaniu ludzie na wsiach raczej i u nas widziałam w Australii Zachodniej bardzo często mają właśnie większe pieski. Tutaj większość to były maleńkie. A tutaj właściciel wziął swojego pupila na
przejażdżkę wieczorną po rzece, a tutaj mama ze swoją pociechą również ładnie, jak to Janusz mówi, zamiata wodę. Także nie z bólem serca, ale z radością opuszczamy miasto Tansville. Jakie piękne ptaszki sobie chodziły po liściach lilii wodnych, które miały przepiękny fioletowy kolor. Gdzieś tutaj w filmie zdołałam nakręcić, bo większość była dosyć daleka i nie było to łatwe. Albo zwykle jak ja widzę, jedziemy samochodem, to zanim ja kamerę włączę, to już widok się skończył. A to czapla dumnie suszy swoje skrzydła i za chwilę pofrunie dalej na połowy. Miasto pozostawiamy z tyłu. Nie, ja jestem trochę rozbita tym wszystkim, całą tą sytuacją z samochodem. Hamulce od czasu do czasu sobie popiskują. Ja tego specjalnie nie słyszę, mnie nie denerwuje Janusza bardziej. Może dlatego, że on wie, po prostu kawałek metalu gdzieś się zahaczył. No nieważne, pieniądze dostaliśmy z powrotem, jak trzeba będzie, to można będzie gdzieś po drodze naprawić. A to jest właśnie ta piękna fioletowa lilia, która cała rzeka jest nimi pokryta z boku. No i się okazuje, że droga do naszego kempingu jest żużlowa, polna droga, która była dosyć wybojowa, wszystko w samochodzie trzęsie się, lata. Ja już jestem w nie najlepszej, że tak powiem, nie najlepszym humorze. Godzina chyba już piąta zaczęła się zbliżać, także wiem, że za chwilę, chociaż nie, to piątej jeszcze nie było, bo o szóstej się robi ciemno, więc musiało być trochę wcześniej. W każdym bądź razie ja się denerwuję, żebyśmy zdążyli jeszcze przed wieczorem. W Tansville, tak samo i w każdym innym mieście po pracy, ludzie, to jest w tej chwili wieczór tego dnia. Myśmy tutaj spali niedaleko na kempingu i ludzie wychodzą na spacery właśnie wokół rzeki, po rzece, na barbecue i inne, jak pokończyli pracę. Piękne, potężne drzewa rosły tutaj i one były takie włochate, miały taką korę, jakby były z pierza zrobione, wyglądały trochę jak ptaki. No i po dwóch chyba godzinach jazdy, chyba około 120 km za Tansville, dojeżdżamy do naszego miejsca kempingowego. Jest bardzo maleńkie, właściwie wjechaliśmy w pierwszą drogę, która wydawała nam się, że właśnie prowadzi do tego kempingu. Zresztą GPS na naszym telefonie pokazywał, że to już jest to miejsce. Pod koniec tego filmu będą klipy, które je pokażą. No i postawiliśmy samochód w jak najlepszym miejscu, nam się podobało. Jeszcze był jeden samochód, także byliśmy tylko w dwójkę na całym tym placu. Mówię, no cudownie, na samej plaży nie ma nikogo, tylko my i jeszcze jeden samochód, cisza, spokój. Ja mówię do Janusza, zamykaj samochód i chodź, polecimy na spacer. W międzyczasie przyjechał jakiś człowiek, który był tutaj tubylcem, zamieszkuje, i zaczął z nami rozmowę i nam mówi, że niedaleko stąd, chyba pół kilometra stąd, jest drugi kemping, który jest dużo większy, na dużo większym terenie i tam dużo więcej ludzi jest, bo jest i toaleta, i woda, a to jest właśnie ten stragan z owocami, o którym opowiadałam, ale to będzie w następnym filmie. No i taki mniej więcej krajobraz nas przywitał w dojeździe do naszego kempingu, dosyć przygnębiający i smutny, ale ja byłam zmęczona, po prostu potrzebowałam ciszy i spokoju i wylecieliśmy na plażę biegiem i mówię, to chodź polecimy plażą do tego miejsca, gdzie jest ten drugi kemping. No i zaczęliśmy iść sobie, pięknie szliśmy, obejrzeliśmy drugi kemping, który nie był daleko, właśnie tą plażą sobie wędrowaliśmy i wychodząc z kempingu był przepiękny zachód słońca i tak szliśmy sobie brzegiem, woda nam stopy podmywała i tak było cudownie, idziemy i słuchajcie, i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że się zgubiliśmy, nie możemy znaleźć miejsca, gdzie postawiliśmy nasz samochód, wszystkie miejsca wyglądają jednakowo, nie mamy zielonego pojęcia, jak tam dotrzeć. Były drzewa, które nam się wydawały, że będzie można rozpoznać, jak będziemy wracać, lub drogę wjazdową, ale niestety w Australii ludzie się często gubią. Ja o tym już nieraz opowiadałam, może jeszcze kiedyś opowiem i my pierwszy raz po 30 latach zgubiliśmy się, po prostu na plaży zgubiliśmy się, nie mieliśmy z sobą nic, ani wody nie wzięliśmy, dzięki Bogu, że ja sweter miałam. Słońce zapada dosłownie w ciągu 15 minut i robi się ciemno i my kompletnie sami
na tej odludnej plaży nie ma nikogo i nie mamy pojęcia, w którym miejscu jest nasz samochód. Ja zaczęłam trochę w panikę wpadać, ale mówię spokojnie, opatrzność nad nami czuwa, nie może tak być źle. Wszystko będzie dobrze. No i w ostatniej chwili już właściwie było kompletnie ciemno. Jeden jedyny człowiek jechał samochodem po plaży. Wracał chyba z łowienia ryb, no i my machamy rękami, on się zatrzymał, okazało się, że to był człowiek z Tasmanii, no i nas zawiózł, on sam nie znał tej plaży, on pracuje tutaj, on z Tasmanii ucieka na zimę właśnie do Queensland i tutaj pracował na plantacjach trzciny i na weekend przyjechał po prostu obejrzeć plaże lokalne. Słuchajcie, i dzięki Bogu, że ten człowiek jeden jedyny na tej całej plaży był, i razem szukaliśmy, no on miał reflektory od samochodu, więc nie było tak ciężko. I po pewnym czasie znaleźliśmy drogę wjazdową i się okazało, że tam stoi nasz samochód i ulga. I nad ranem, nie powiem, słuchajcie, ja się faktycznie bałam i starałam się trzymać twardo, ale perspektywa spania na plaży do rana nie bardzo mi się uśmiechała, jednak tęskniłabym do swojego wygodnego łóżka i do komfortu samochodu. Wprawdzie nie jest tak zimno, ale jednak jak się tak siedzi na piasku mokrym, to ciepło również nie jest. Taka Australia jest zwodnicza. Rok w rok mi bardzo wielu ludzi się gubi i tak najwięcej ludzi tutaj ginie. Nie od krokodyli, nie od pająków, nie od węży, tylko właśnie gubiąc się na plażach czy w buszu, które są czasami bardzo zwodnicze, bo wszystko jednakowo wygląda. No i tak sobie i raptem ja patrzę i mówię do Janusza, zobacz, jakiś kamień jest w wodzie czy coś. I podchodzimy, słuchajcie, a to żółw, potężny żółw był, który właśnie przyszedł znosić chyba jaja na plażę, to znaczy żółwica olbrzymia, ona się nas przestraszyła i uciekła i popłynęła w wodę, ale na drugi dzień mieliśmy okazję właściwie z innymi ludźmi zobaczyć i spotkać, nie wiem czy tą samą, ale inną, jak wróciła z powrotem. W sumie w to samo miejsce, to już był poranek i było widać jak ona idzie, ale dzieci były i ludzie z aparatami, było parę osób, które przyjechało samochodem na, to była chyba sobota czy piątek, także przyjechali na weekendową wycieczkę, no i ją przestraszyły i ona wróciła do wody, bo w tym okresie od października chyba do kwietnia czy do marca żółwice znoszą jaja na tej plaży. Ona miała przeszło metr, potężny, potężny żółw, nie wiem w jakim wieku. No i wróciliśmy na to swoje miejsce kempingowe i położyliśmy się spać tak szczęśliwi, że dotarliśmy do naszego samochodu. No i rano tak mnie wszystko swędzi, słuchajcie, tak mnie swędzi, ja się drapię, nie wiem, mówię, tak skóra mnie jakoś dziwnie swędzi. Janusz mówi, że też go tak swędzi. Słuchajcie, okazało się, że jesteśmy, cały samochód jest pełny midgets, to są takie maleńkie muszki, ale mniejsze chyba od pchły, zupełnie niewidoczne. I tak nas boleśnie pogryzły i mimo, że mamy siatki na insekty, one poprzechodziły przez te siatki i zostaliśmy tak boleśnie pogryzieni, jak jeszcze nigdy w życiu. Także opatrzność drugi raz dała nam sygnał uciekać z tego miejsca, bo nie jest to dobre miejsce. No ale zostaliśmy, tak jak powiedziałam, na drugi dzień wynagrodzeni tym, że pierwszy raz na dziko spotkaliśmy żółwia. Są tablice, które mówią, że na tych plażach właśnie one znoszą jajka, ale ja nigdy nie widziałam ani jak się wylęgają, także pierwszy raz w życiu potężnego, wielkiego żółwia zobaczyłam, jak idzie po plaży. Było to niesamowite spotkanie z takim dzikim zwierzęciem. Szkoda tylko, że ludzie go dotykali i tyle hałasu robili i przestraszyli to stworzenie, uciekło z powrotem do wody. A mimo tych wszystkich znaków zostaliśmy jeszcze parę dni i ja w tej chwili nagrywając cały czas jestem. Przenieśliśmy się na drugi kemping, który jest trochę większy, bo potem była sobota, niedziela, bardzo dużo ludzi się nazjeżdżało i trochę był hałas, co mi nie odpowiadało. A ponieważ jest tak cicho i tak pięknie i tak cudownie się po tej plaży chodzi, a codziennie spacerujemy przez 3 godziny, że szkoda nam wyjechać. Jedno, czego nie mamy, to nie mamy sygnału internetowego, to znaczy jest, ale jest na tyle słaby, że nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na wasze komentarze i nie jestem w stanie niestety
dodać żadnego filmu, także musicie poczekać za parę dni, jak pojedziemy na zakupy, dojedziemy do miasta, gdzie będzie lepszy sygnał. Także dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, uśmiechu i pamiętajcie, opatrzność nad nami zawsze czuwa. I to, czego chcemy, zawsze dostaniemy. Ja chciałam znaleźć nasz samochód i wrócić do swojego łóżka i tak też się stało. Ja jestem Hania i do usłyszenia.